Z dużą sympatią obywateli Kanady, niekoniecznie zaś partii opozycyjnych zasiadających w parlamencie federalnym, spotkał się zgłoszony przez ministra finansów Joe Olivera projekt budżetu na ten rok. Kilku informacji na temat projektu, zakładającego m.in. ulgi podatkowe dla Rzesz Kanadyjczyków, udzieli państwu polskiego pochodzenia poseł federalny okręgu Mississauga East Cooksville, Władysław Lizoń. Ostatnio minister finansów Kanady Joe Oliver przedstawił w parlamencie projekt budżetu Kanady na rok 2015, plan działań ekonomicznych 2015 albo Economic Action Plan 2015. Jest to zbilansowany budżet zawierający plan dalszego obniżania podatków, tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego oraz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Założenia budżetowe zmierzają do długoletniego wzrostu gospodarczego i dobrobytu na przyszłe lata poprzez między innymi zwiększenie rocznego limitu na nieopodatkowanych kontach oszczędnościowych z 5 tysięcy do 10 tysięcy dolarów, obniżenie wysokości podatku dla małych biznesów do 9%, inwestycje w budowę dróg i rozwoju transportu publicznego, zmiany w działaniu funduszy emerytalnych. Aby były bardziej dostosowane do potrzeb emerytów i wiele, wiele więcej. Aby dowiedzieć się, jak Ty i Twoja rodzina mogą skorzystać z propozycji budżetowych, odwiedź stronę internetową www.budżet.gc.ca.